pokażę taki mój sposób, który sobie ostatnio wymyśliłem na wymianę żyłki. Podważam sobie lekko śrubokrętem. Akurat na tym nie chcę padać. O, już jedno mam. Zasłoniłem, teraz pokażę drugie. O, drugie już na wierzchu. Trzecie na wierzchu. Już powoli wychodzi. Trzeba to robić nie za wąskim śrubokrętem, żeby za bardzo sobie nie pokaleczyć obudowy. Także około 5-7 mm szerokości wkrętak. No i mamy już na wierzchu cały korpus. Teraz wyjmujemy, coś się zblokowało. Właśnie chciałem wam powiedzieć, że myślę, że lepsze są te żyłki okrągłe, chociaż no tak powiedzieć, można kosić grubsze krzaki, znaczy oczywiście cienkie, ale grubsze troszeczkę niż trawa, ale to się bardziej byłem zadowolony z tej okrągłej. No ale trzeba po prostu już wykorzystać. Teraz mam to, kupiłem. Rozwijam około 2,5 metra. Ucinamy. Trzeba sobie później tu zabezpieczyć, żeby się dalej nie rozwijała. No już mam ją drugi sezon, ale chyba w tym roku kupię tamtą. Tą będę wykorzystywał. Na jednej szpuli będę miał tą, a tą nową okrągłą na drugiej. No i oczywiście robimy tak, że jeden koniec dłuższy, drugi krótszy. A dlaczego? No dlatego, że tutaj jedna wychodzi wcześniej, a druga wychodzi później. Zaczepiamy. No i nawijamy sobie żyłkę. Obydwie w tym samym kierunku. O, tu widać będzie. Obydwie w tym samym kierunku. No i tak około 20 cm tu przed końcem. Zakończamy. I teraz jeden koniec wkładamy jeden otwór, drugi wkładamy w drugi otwór. Tutaj na bocznej części szpuli. Trzeba tu wykasować czarów, żeby nam się nie rozwijała w niepotrzebnym momencie. Trzeba pamiętać o podkładkach tak zwanych ślizgowych, żeby się dobrze rozwijała sprężynka, ślizgała sprężyna podczas rozwijania szpuli. Muszę troszeczkę zepchnąć. Dobrze, weszło. Tutaj to się skradło źle, ale zaraz naprawimy. Najpierw jedną stronę, z dwóch stron na raz nie zrobimy, bo żyłka jest dość szeroka. No właśnie, to z tą okrągłą to nie miało nigdy kłopotów. O, jest jedna strona, dobrze. Teraz sprawdzimy drugą. Tu możemy sobie troszeczkę delikatnie śrubokrętem pomóc, wkrętakiem. O, no i mamy. Teraz już mamy dobrze. Teraz wykasujemy mniej więcej na odpowiednią długość śluzu. Ustawiamy odwrotnie tutaj zapadkami. Dociskamy to jedno, wciskamy, obracamy. Tu się nie chce obrócić, bo coś nie doszło, ale... O! I już mamy wtedy szpulę gotową. A tak to się męczyłem, a na tym pojedynczym podważyć i nie szło. A tak tym sposobem według mnie dużo szybciej. No nie wiem, trzeba tylko, mówię, nie wolno wziąć za wąskiego wkrętaka, żeby to podważyć. Także taki to jest mój sposób. A wy róbcie jak uważacie, żeby sobie też nie zrobić krzywdy. Dziękuję.